Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim jako dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, jak i wszystkich pracowników, a zwłaszcza pani kuratorek stojących obok mnie, pani Anna Doroszuk i pani Aleksandra Czapska. Brawo dla nich. Dla mnie to, panie profesorze, wielki zaszczyt móc z panem współpracować, bo pan profesor jest członkiem Rady Muzeum, wieloletnim przewodniczącym tejże Rady. W tej kadencji nie objął tej funkcji z racji swoich obowiązków, ale jest to dla mnie zaszczyt móc z panem przebywać, współpracować. Jest to coś wyjątkowego, jest pan wyjątkowy. Proszę państwa, dzisiejsze spotkanie będzie na zasadzie takiego dialogu. Dialogu między kuratorkami wystaw, a panem profesorem, autorem prac, ale jednocześnie i dialogiem profesora z paniami kuratorkami, również z państwem. Także zachęcam państwa do tego dialogu, do rozmowy, do zadawania pytań, bo to jest wyjątkowa okazja gościć dzisiaj pana profesora, który oprowadzi nas po swojej wystawie. Bardzo pięknie podziękować. Pięknie podziękować za tą wystawę, za organizację, no i za to, że mimo niedzieli, takiego pięknego domowego czasu, tu jesteśmy. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej zrobiło mi tą przyjemność, w sumie też i niespodziankę, wystawę, no myślę, że z powodów artystycznych, ale też i takiego okrągłego jubileuszu 70 lat ukończenia. Tak naprawdę ten medal był zainicjowany przez Artura Bieńkowskiego z Janowa Podlaskiego, obecnie w Białymstoku, przez Piotra Dudę, który jest organizatorem Festiwalu Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, i Daniela Parola, naczelnego i pomysłodawcy Krainy Bugu, ale też i Gali Ambasadorów Wschodu. I tam też ten medal został przyznany. Czym jest dla pana to wyróżnienie? Powiem tak, to jest bardzo miłe, dla mnie to była wielka niespodzianka, na koniec gali właśnie Ambasadorów Wschodu, jeszcze nie zdążyłem wyjść, więc no po prostu, no ja się z tego no bardzo cieszę, że zwłaszcza znajomi, przyjaciele ze środowiska artystycznego, że dostrzegają moją twórczość właściwie w ten sposób. To jest taka nagroda, która no bardzo cieszy, ale też jednocześnie zobowiązuje. Ale jak już tak chciałoby się dosadniej powiedzieć, tak naprawdę to jest ciężka robota, codzienna, malowanie. Może nie ciężka, ale taka pełna niepewności tematów, które od lat już drążę. To jest Rzeka Bóg i portret. Gloria Artist w złotym wydaniu, także to jest taki najwyższy stopień już właściwie tego odznaczenia, tej nagrody. No jeszcze raz powiem, bardzo miłe i bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, tych, których wymieniłem. No to jest jednak ważne, że wychodzili to przyjaciele, którzy nie są w żadnym stopniu zależni przede wszystkim od różnego rodzaju konotacji politycznych, co jest bardzo istotne, więc myślę, że z powodów artystycznych, a jeśli trochę i takich przyjacielsko-ludzkich, to tym milej. Tak, zresztą przy okazji jakichś tam informacji na Facebooku, ja na Facebooku nie jestem, ale z tego co dociera do mnie, no to właśnie grono jest bardzo zacne, no tym bardziej jakby jest mi miło, ale jednocześnie takie trochę jednak niedowierzanie, no może to jednak wszystko na wyrost. Dopóki żyjemy, życie trwa, wszystko się może wydarzyć, więc no, taki osąd prawidłowy, czy może bardzo prawdziwy, nastąpi dopiero po, więc zobaczymy. No, w twórczości jest wiele momentów i takich i miłych, ale najczęściej są to takie, które się wiążą właściwie z poszukiwaniem jakiejś określonej formy plastycznej, określonego rozwiązania. I to jest w zasadzie cały czas taka gra na niepewności, na tym, że coś tam właściwie nie wychodzi i cały czas
jest się przed tą wielką niewiadomą i taką jedną wielką niespodzianką. Ale ja myślę, że to też jest taki element, który właściwie napędza twórczość. No, no cóż z tego, jak ja bym wiedział, jak obraz ma wyglądać, to jest żadna przygoda. W ogóle nie musiałbym go wtedy malować, prawda? Ale cała rzecz się odbyła w zasadzie na obrazie, przy motywie, w którym lubię być, czyli maluję w naturze, nad rzeką Bóg, na Sugrach, niedaleko Kodnia. Piękne miejsce, jeśli chodzi o zakola rzeki. Natomiast, tak jak już powiedziałem, no, cała sprawa leży w tej takiej właściwie bezradności, niepewności tego tworzywa malarskiego i tych efektów, które na płótnie wychodzą, ale najmilszymi momentami w czasie pracy twórczej to jest to, kiedy obraz nam zaczyna mówić, nie wiadomo nawet dlaczego, jakby tak mimochodem trochę, nam zaczyna mówić jakieś takie ciekawe historie opowiadać, już tak po prostu, no, no żeby zobrazować cały ten proces, to w ten sposób mówię i wtedy poprzez tą taką nową jakość tego, co powstaje na obrazie, to też ja się czegoś uczę, dowiaduję, następują pewne odkrycia, oczywiście dzieje się to zwykle na zasadzie pewnych przypadkowych posunięć, przypadkowego użycia, nie wiem, kolorów, mieszaniny jakichś takich kolorów, ale takiego usilnego jednak poszukiwania istoty tego elementu, który maluję. I sam nie wiem, nawet jak przystępuję z grubsza, tylko mam jakiś taki określony plan, natomiast ostatecznie do końca nie wiem, jak to ma być i to jest cały sens w tym poszukiwaniu tej najbardziej odpowiedniej formy, najbardziej właściwej, najbardziej trafnej. Sherlock Holmes malarstwa. A to te poszukiwania, ale Sherlock Holmes jest zwykle z sukcesem, natomiast ja, tak jak już też powiedziałem, gdybym znał rezultat jakby gotowy, to już nie musiałbym malować. Tak, tak, tak. Cały czas jest to jednak w drodze. No niewątpliwie tak, to się wiąże z tym miejscem, gdzie się człowiek urodził, czyli wieś Dołhobrody. Niewielkie, skromne gospodarstwo, skromne mieszkanie, ale jakże ważne, jeśli chodzi o przeżycia, o takie doznania podczas, znaczy we wzrastaniu, w dzieciństwie, kiedy przychodzili ciekawi ludzie do domu, sąsiedzi, mama, ojciec, ojciec dosyć młodo zmarł, potem matka i cały ten taki, właściwie taki system różnego rodzaju takich międzyludzkich jakby wiązań, to stworzyło jakąś taką potrzebę i chęć, może nawet nie powrotu, ale pozostania właściwie w tym miejscu. Jest się o co oprzeć, ale jest też możliwość z czym powalczyć, ponieważ taki tani sentymentalizm też nie jest dobry właściwie w sztuce. To jest na takiej zasadzie, żeby w jakiś sposób znaleźć już na to odpowiednią taką formę plastyczną, jednocześnie, która byłaby taką oryginalną z miejsca, jeśli chodzi o twarze, z charakteru tych ludzi albo z miejsca malowanej rzeki, a z drugiej strony bardzo uniwersalna, taka, która by była formą na przykład o wszystkich rzekach albo portret o wszystkich ludziach. No to jest niewątpliwie trudne i to cały czas jest proces poszukiwania tej najwłaściwszej formy, najbardziej prawdziwej, no według oczywiście autora, jeśli się znajdują odbiorcy, którzy trafiają na ten taki mój, no w sumie bardzo intymny i osobisty przekaz, no to jest to najlepsza nagroda, najlepsza recenzja. Dopóki żyję, to jednak taka jakaś przemożna siła powoduje to, że cały czas maluję, cały czas poszukuję i cały czas jestem w tej niepewności, może nawet w coraz większej, prawda, bo czasu zostaje coraz mniej w życiu, prawda, a chciałoby się zrobić, no może nawet nie jak najwięcej, ale jak najprawdziwiej i najtrafniej. Czyli kolejnych wystaw możemy się spodziewać. Ale to wystawy zależą oczywiście od organizatorów, ja chętnie się z tym dzielę, bo tak jakby, no jak chociażby dzisiaj, prawda, że spotykamy się, rozmawiamy, a przez to też ja się uczę, ponieważ mobilizuję swoje różne myśli, nie wiem, doświadczenia, że muszę w jakiś sposób się określić, wypowiedzieć, prawda, więc to jest fantastyczna nauka, ja to tak traktuję.